Dzień dobry, szczęść Boże, z tej strony ksiądz Marek Kozioło, a to jest Posłaniec, podcast o pojednaniu. Rozmawiam w nim z moimi gośćmi na tematy związane z wiarą, Kościołem i pojednaniem. Zapraszam. Drodzy Państwo, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj nawiązujemy do tematu styczniowego numeru Posłańca Zagubieni w sieci. Możemy znaleźć tam wywiad z Przemkiem Pardelem, czy będziemy żyć w metaversum. Bardzo ciekawy wywiad, a dzisiaj do tego wywiadu jeszcze dołącza rozmowa, która ma taką chęć pogłębienia tego, o czym nie udało nam się, czy nie zdołaliśmy powiedzieć wtedy. Przemek Pardel jest liderem w globalnym programie ekspertów i mentorów technologicznych w Google. Jest też członkiem Szkoły Nowej Ewangelizacji w Rzeszowie. Witam Cię, Przemek. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam Cię, Marku. I dziękuję jeszcze raz za zaproszenie na ten podcast. Przemek, kiedy czytam to, kim jesteś, kiedy Cię przedstawiam, to uświadomiłem sobie, że jesteś z jednej strony człowiekiem bardzo mocno zanurzonym w technologiach, nowych technologiach, w internecie, w tym świecie techniki, a z drugiej strony człowiekiem zanurzonym w Kościele. Oddajesz się dziełu ewangelizacji. I chciałbym na początku zapytać o Twoje zdanie. Czy Kościół dobrze sobie radzi z wykorzystaniem nowych technologii, z wykorzystaniem internetu w ewangelizacji? Co myślisz? To powiem może troszkę w takim kierunku, że uważam, że radzi sobie coraz lepiej. Na przestrzeni lat, zresztą tak jak wspomniałeś, ja aktywnie też biorę udział w ewangelizacji razem z Saltyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji. Gdzieś też w pewnym sensie wykorzystujemy nowe technologie do tego, żeby ewangelizować ludzi. A co ja zaobserwowałem tak naprawdę, sam Kościół już wiele lat temu zaczął coraz to bardziej aktywnie korzystać z tych możliwości, które dają nam nowe technologie, do tego właśnie, żeby ewangelizować. I tu ja nawet troszkę przygotowując się do tego, co my dzisiaj, do tego naszego podcastu, gdzieś sobie nawet sprawdziłem jeden z takich ciekawszych momentów, które ja uważam gdzieś świadczą o tym, że te technologie coraz bardziej wkraczają do Kościoła. To jest ten moment z września 2019 roku, kiedy papież Franciszek spotkał się razem z ludźmi, którzy zajmują się technologiami wszelkiego rodzaju, na takim spotkaniu pod hasłem Dobro wspólne w erze cyfrowej. I to było zorganizowane razem przez Papieską Radę Kultury oraz taką dyskasterię do spraw integralnego rozwoju człowieka. I tam padły takie genialne słowa, z którymi ja się w pełni podpisuję, że lepszy świat jest możliwy dzięki postępowi technicznemu, jeśli będzie towarzyszyła mu etyka oparta na zasadzie wspólnego dobra oraz etyka wolności, odpowiedzialności i braterstwa, zdolna wspierać pełny rozwój osób w relacji z innymi oraz całym stworzeniem. Ja się pod tym podpisuję w pełni. Moje życie gdzieś mnie prowadzi przez te ścieżki takie bardzo, tak jak wspomniałeś, mocno techniczne, technologiczne, a zarazem też ja jestem bardzo blisko Kościoła i widzę bardzo duże dobro, które dzisiaj dzięki tym technologiom w Kościele się pojawiają i szczególnie jakby to dobro, które idzie w kierunku tych ludzi, którzy z tego skorzystają, całej naszej wspólnoty. I to jakby ja cały czas podkreślam i wspieram i wiem, że to na pewno jeszcze wiele dobrego przyniesie. Papież mówi, lepszy świat jest możliwy dzięki tej technologii. To są praktycznie takie same słowa, które ty masz wypisane jako swoje motto, czy jako swój cel na stronie internetowej, że twoją misją jest poprawa życia ludzi poprzez rozwój technologii. I zatrzymajmy się tutaj. Trochę rozmawialiśmy o tym też poprzednim razem. Czy możesz powiedzieć, że konkretnie czyjeś życie się poprawiło dzięki temu, co robisz? Ja kiedyś, znaczy to jest taka moja misja życiowa, która towarzyszy mi od jakiegoś czasu. Kiedyś uświadomiłem sobie, że to, co robię, ten kierunek, który gdzieś wybrałem sobie i te talenty, które dostałem też, jakby prowadzą mnie w jednym kierunku, żebym mógł pomagać ludziom wykorzystywać nowe technologie do tego, żebyśmy my wszyscy tutaj lepiej żyli. Tak jak zacząłeś tutaj, to czy ja już widzę rezultaty? Tak widzę. Jestem praktycznie już około 25 lat w nowych technologiach, zaczynając jako bardzo młody chłopak, kiedy zacząłem się interesować tym tematem.
I już dzisiaj widzę nawet, że poprzez te działania, które dzisiaj prowadziłem i nawet wspomniałem o tym w wywiadzie, te działania, które głównie tutaj ze Światową Organizacją Żywnościową prowadziliśmy w ramach tej pracy, którą nawet miałem zawodową i wspierania ludzi do wykorzystania technologii w walce z głodem, sprawiły, że mogę śmiało powiedzieć, że wiele osób, zwłaszcza tych w tych miejscach, w których ten problem z głodem występuje, już dzisiaj w jakimś sensie odczuły to i mogę nawet powiedzieć, że się do tego w pewnym sensie przyczyniłem, bo część z tych naszych działań, które podejmowaliśmy, część z tego, co ja prowadziłem, żeby pomóc walczyć z tym głodem, została bardzo mocno doceniona i tak, gdy Światowa Organizacja Żywnościowa dostała Nagrodę Nobla, przesłali też informację z podziękowaniami do nas, do Google'a i tam też wymieniono mnie z imienia i nazwiska w ramach podziękowania za wsparcie właśnie tych ludzi, którzy wykorzystują nowe technologie do poprawy życia ludzkiego, czyli walki z głodem akurat w tym przypadku. Więc jest taki jeden przykład, z którego jestem bardzo dumny, ale przede wszystkim jestem nie tyle dumny, że personalnie byłem częścią tego, ale jestem dumny, że po pierwsze miałem taką możliwość, a po drugie, że faktycznie w tym przypadku znowu pokazało się, że te nowe technologie mogą naprawdę robić dużo dobrego dla nas ludzi, jeżeli tylko znajdą się odpowiedni ludzie, którzy niosą ze sobą pewne wartości i chcą, żeby te technologie pomogły do tego celu nas wszystkich gdzieś tam doprowadzić. To może zdradzisz nam trochę, jak to wygląda od środka. Czy w twoim środowisku jest więcej ludzi takich jak ty, którzy odbierają tę pracę jako misję dla poprawy świata, poprawy życia ludzi? Wiesz, pytam o to dlatego, że jest trochę takie przeczucie, obawa, że technologie chcą nami zawładnąć, że zbiera się informacje wszelkie, jakie są tylko możliwe poprzez różne aplikacje o tym, żeby sprzedawać nam bardzo spersonalizowane reklamy i że w zasadzie chodzi tutaj tylko o pieniądz. Jak to widzisz od środka? Ja od środka widzę wszystkie te zagrożenia, o których ty dzisiaj mówisz też i widzę, że też są ludzie, którzy w pewien sposób chcą, czy będą chcieli wykorzystać też te technologie do tego, żeby jednak, nazwijmy to, nie czynić dobra. Więc ja w moim życiu i tak jakby też wypowiedzieć na mojej ścieżce zawodowej, staram się otaczać tymi ludźmi, którzy jednak chcą wykorzystać te nowe technologie w dobrych celach. U mnie wartości zawsze są na tym pierwszym miejscu i dobrze poukładane, bym powiedział. Jestem zawsze szczery z ludźmi, co jest dla mnie najważniejsze w życiu. Oczywiście jedną z wartości jest też tu wiara i ludzie też, którzy mnie otaczają, wiedzą, że jestem osobą bardzo mocno wierzącą i praktykującą. No bo dla mnie wiara i praktyka, no to jakby tu nie ma takiego rozdziału między tym. Jestem osobą, która angażuje się też w ewangelizację, stara się wspierać też osoby, które jakby ewangelizują. Staram się wspierać poprzez to, co mam, czyli poprzez tą moją wiedzę, tą moją pasję. Ci ludzie, którzy się też wokół mnie pojawiają dzięki takiemu podejściu, okazuje się, że też mają podobne myślenie na te tematy, jak my możemy pracować z tą technologią. Nie było dla mnie zaskoczeniem, że gdy zacząłem pracować też w takiej globalnej firmie, w miejscu, gdzie dostałem też takie możliwości pracy z ludźmi, z nowymi technologiami na całym świecie, że zaczęli mnie otaczać ludzie, którzy chcą wykorzystać to do czynienia dobra. Chociażby tak jak dla Światowej Organizacji Żywnościowej, ale też chociażby do wspierania walki ze zmianami klimatycznymi, do pomagania ludziom na całym świecie w edukacji i tak dalej. Więc co mogę powiedzieć? Zawsze pewnie taka garść ludzi będzie się pojawiała, która będzie chciała to wykorzystywać, nazwijmy to, technologię w zły sposób, ale też jest bardzo duże grono osób, które jednak dzisiaj pracują mocno na to, żeby te nowe technologie nam pomagały lepiej żyć. I to oczywiście mnie cieszy. Z drugiej strony, tak jak troszkę też powiedziałem, jest ta część, której się też w pewnym sensie można obawiać, dlatego też edukacja dla mnie tutaj ma bardzo dużą rolę. Staram się rozmawiać z ludźmi, tłumaczyć, edukować, ewentualnie wskazywać jakieś źródła, które pomogą rozwiać pewne wątpliwości. Z mojej strony oczywiście wymaga to też ciągłego jakby doskonalenia, więc to jest też taka praca, którą ja wykonuję na co dzień. Co innego było dla nas zaskoczeniem technologicznym 20 lat temu, co innego jest dzisiaj. Ja jakby cały czas się czuję, jakbym był w tym temacie nowy i jakbym dzisiaj dopiero zaczął się fascynować tym od nowa, więc każdego dnia się uczę, każdego dnia coś nowego dzięki temu, że to przychodzi mi z łatwością, mam do zaoferowania też innym, czyli
wiem, że to jest taki talent, który dzisiaj mam, dostałem i chciałbym się też dzielić tym i dzięki temu sprawiać, że inni będą też, będą mieli łatwiej podchodząc do tych wszystkich tematów. Wróćmy jeszcze do ewangelizacji. Mówisz, że Kościół coraz lepiej radzi sobie z wykorzystaniem nowych technologii. Jaką przestrzeń do zagospodarowania widzisz jeszcze? O czym już powinniśmy pomyśleć, żeby jeszcze tam wejść, żeby jeszcze z tego skorzystać? Ja na pewno widzę, że ten bardzo duży postęp się gdzieś tam zrobił w takich obszarach, które na co dzień już dla nas stały się mniej problematyczne. Czyli sam w sobie internet, wszelkiego rodzaju aplikacje mobilne, wszelkiego rodzaju przestrzeń audio, wideo, którą możemy wykorzystać. Chociażby podcast dzisiaj jest takim naturalnym, też stał się coraz bardziej takim naturalną formą przekazu, którą możemy wykorzystać do ewangelizacji. Dochodzą do tego wszelkiego rodzaju aplikacje, które ja już dzisiaj mobilne widzę, bardzo fajnie się rozwijają. One startowały i raczkowały wiele lat temu, a dzisiaj stały się takim punktem, gdzie nawet ta cała nasza społeczność, gdzie się gromadzi wokół wiary i może wykorzystywać to narzędzie. Są już organizowane wszelkiego rodzaju, to nas podczas pandemii spotkało. Mieliśmy mszę online, czyli taka transmisja wideo pojawiła się i ta technologia nam pomogła chociażby w tym, że nie mogąc też tak personalnie uczestniczyć w mszy świętej, osoby mogły dołączyć. To jest dalej benefit, który uważam może z nami zostać, bo są osoby, które chociażby dzisiaj z niepełnosprawnościami, które mają problem z tym, żeby dołączyć na mszę świętą i dzisiaj dajemy im taką możliwość, że w niektórych przypadkach mogą dołączyć i skorzystać z takiej możliwości. Jest też ten obszar, który gdzieś się zaczyna coraz bardziej dynamicznie rozwijać, bo ja widzę, że też jakby w takie obszary gier komputerowych powoli ewangelizacja też wchodzi. Widziałem nawet ostatnio taką grę dla dzieciaków i oczywiście to jest taka gra, która uczy dzieci Biblii. Czyli taka edukacja poprzez zabawę, co pokazuje, że też już powoli tutaj Kościół powoli z ewangelizacją wchodzi w te obszary, ale jest taki jeden obszar, który nadal praktycznie jeszcze nie jest przez wiele instytucji, organizacji i ludzi zagospodarowany. Jest to właśnie takie typowe metaversum, czyli takie miejsce gdzieś, gdzie praktycznie ludzie wchodzą tymi swoimi awatarami, gdzieś się spotykają. Tutaj ci przerwę, bo o tym rozmawialiśmy i ta część naszego wywiadu została opublikowana w Posłańcu, ale zakładam, że nie wszyscy mogli dotrzeć, nie wszyscy czytali, więc to też jest jedno z tych pytań, o które chciałem ci zadać. Jakbyś wytłumaczył nam, laikom, tym, którzy może po raz pierwszy spotykają się z tym terminem, co to takiego metaversum? Jeżeli sobie wyobrazimy, tak jak mamy grę komputerową, którą widzimy na ekranie komputera, to widzimy, że tam się coś dzieje w środku. Teraz wystarczy sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie tam wejść. Ja nie mówię, że naszą fizyczną postacią, bo jest to niemożliwe, ale nawet jeżeli to będzie postać, którą sobie wykreujemy na nasze potrzeby, to będziemy w stanie się tam pojawić i w środku być. Teraz, żeby być tam w pełni, te technologie nowe dostarczyły nam takie urządzenia, które dzisiaj dostajemy w postaci gogli, które ubieramy na oczy i one pozwalają, że widzimy ten świat, który tam jest wykreowany przez ten komputer. Co za tym idzie, będąc tam w środku, jesteśmy w stanie się rozejrzeć i zobaczyć i usłyszeć na przykład dźwięki, które są tam w środku. Teraz idąc dalej, jeżeli wyobrazimy sobie, że jest to na przykład las i jesteśmy w tym lesie, jesteśmy w stanie się rozglądnąć w środku, to w przyszłości na pewno, ale jesteśmy w stanie w takich środowiskach też poczuć. Na przykład zapach, jesteśmy w stanie poczuć w takich środowiskach wiatr, czyli to, co wszystko, co tam się dzieje, jak to środowisko oddziałuje na nas. I pewnie będzie tak, że coraz bardziej te środowiska będą dawały nam takie poczucie, że my będziemy się tam czuli, jakby to było prawdziwe środowisko, a nie wykreowane przez komputer. Bo wiadomo, jakość tego obrazu, który jest nam generowany dzisiaj przed oczami, jest coraz lepsza. My coraz mamy większe problemy z tym, żeby rozróżnić, czy coś jest wygenerowane komputerowo, czy nie. To jest taki w pełni świat wirtualny, taki metaversum, w którym w przyszłości będą się mogły na przykład dwie osoby ze sobą spotkać, porozmawiać, czy nawet dotknąć. To jest część też badań, którą ja kiedyś prowadziłem w ramach swojej pracy naukowej, to było możliwość odczuwania dotyku w takim środowisku. Czyli co będzie, gdy dwie takie wirtualne osoby się ze sobą spotkają i na przykład złapią się za ręce. Czy one będą w stanie poczuć to, co my dzisiaj czujemy, gdy dotykamy drugą osobę. Oczywiście to jest w fazie badań, ale tak też jakby patrząc na to wszystko, ja spodziewam się, że te technologie wcześniej czy później też do nas przyjdą.
pomiędzy tym, o czym teraz mówię, czyli tą wirtualną w pełni rzeczywistością, a tą rzeczywistością, którą my tutaj wokół siebie widzimy, tą naszą prawdziwą rzeczywistością, jest coś, co się nazywa rozszerzona rzeczywistość. I tu już nie chcę zbytnio wchodzić w detale dla wszystkich słuchaczy, ale też spodziewam się, że po drodze będziemy mieli do czynienia właśnie z tą rozszerzoną rzeczywistością, gdzie elementy komputerowe pojawią się w naszym życiu. Czyli na przykład koło nas na przykład będziemy mogli zwizualizować w postaci takiego hologramu bliską nam osobę i ta osoba będzie z nami mogła rozmawiać. Tak jak my teraz rozmawiamy ze sobą i gdzieś tam widzimy się poprzez, bo my akurat się teraz widzimy, więc widzimy się poprzez tutaj obraz wideo, który mamy i rozmawiamy razem, to też w przyszłości pewnie te osoby będą mogły siedzieć koło siebie. Jedna z nich będzie wirtualnym hologramem, druga nie. Będą mogły ze sobą też jakby twarzą w twarz rozmawiać, co też jakby trochę wnosi takie inne aspekty do samego kontaktu i bycia między sobą. Taka będzie rzeczywistość wirtualna, ale to nas nie ominie i jakoś na to trzeba się przygotować. Czytałem taki tekst, komentarz, co prawda na portalu biznesowym, ale tam autor twierdził, że metaversum to będzie najczęściej powtarzane słowo w 2023 roku, tak pewnie przenośnie mówiąc. Ale chodzi o to, że trzeba zapoznać się z tą technologią. Tutaj mówił też w kontekście reklam, inwestycji. Już są firmy, które bardzo duże pieniądze wydają na to, żeby tam się promować i tam zaistnieć w tej rzeczywistości. Kiedy myślimy o Kościele, bo do tego też zmierzałeś, to jaką widzisz przestrzeń dla Kościoła w metaversum? Czy to w ogóle jest możliwe do pogodzenia? Ja myślę, że tak. Myślę, że ja jak najbardziej powiem, chciałbym, żeby Kościół stał się częścią metaversum i chciałbym, żeby pojawiły się, powiedzmy, w metaversum, tak jak dzisiaj mówimy o tym, że tam się pojawia coraz więcej różnego rodzaju instytucji biznesowych, które będą szukały okazji, żeby tam coś zrobić z ludźmi. Ja uważam, że jest to też pewna przestrzeń do ewangelizacji. Tam będą osoby, które też jakby tak jak w życiu realnym, gdy je spotykamy, one szukają swojej ścieżki życiowej. Czyli w takim metaversum też pojawi nam się przestrzeń do tego, żeby ewangelizować. Widzę możliwości takie chociażby jak kościół w metaversum, miejsce, w którym ludzie będą mogli się spotkać i pomodlić wspólnie. Różnego rodzaju miejsca chociażby do prowadzenia kursów ewangelizacyjnych w metaversum, gdzie osoby będą mogły dołączyć do kursu ewangelizacyjnego w metaversum, tak jak to dzisiaj się już dzieje, zresztą w niektórych przypadkach na przykład wirtualne wystawy prowadzone przez różne muzea, gdzie można pójść na taką wystawę za pomocą oczywiście takich gogli, tak jak mówiłem, pochodzić, porozglądać się, ale też spotkać z innymi ludźmi i z nimi porozmawiać tam na miejscu. Są jeszcze ograniczenia techniczne, tak jak mówiłem, ale powiedzmy jest to kierunek, w którym przestrzeń się pojawia. Ja myślę, że tą przestrzeń też powoli Kościół w takim sensie instytucjonalnym powinien wykorzystać do tego, żeby gdzieś ewangelizować, bo ta wspólnota kościelna może się utworzyć i ta cała społeczność też się gdzieś potencjalnie tam znajduje. I myślę, że to byłby dobry krok. Oczywiście muszą być ludzie, którzy będą mieli też na to czas i możliwości, którzy zaczną to powoli robić, bo to też wymaga ogromu pracy, tak chociażby jak te obecne działania, które dzisiaj gdzieś z wykorzystaniem nowych technologii do ewangelizacji są prowadzone. To może brzmi jeszcze tak surrealistycznie, kiedy mówisz o tych spotkaniach wirtualnych, ale przypominam sobie, że w czasie pandemii trochę tak to funkcjonowało. Wspólnoty gromadziły się na Zoomie i tam była modlitwa online, łączyliśmy się. W tej chwili można się zapisać na Dzień Skupienia, który się odbywa online. I rozumiem, że metaversum to byłaby po prostu taka udoskonalona wersja tego, co już trochę znamy. Czy dobrze myślę? Lepiej bym tego nie ujął. Powiedziałbym, że będziemy robić dokładnie to samo, tylko w takiej nowszej wersji tego, co już dzisiaj gdzieś mamy. To będzie po prostu kolejna dla nas platforma, która otworzy przed nami nowe możliwości. I ja też to traktuję jako jakby doskonalszą wersję obecnie technologii, które gdzieś nas otaczają. One są dzisiaj troszkę w takiej bardziej, bym powiedział, prymitywnej formie, bo choć nie chcę używać słowa prymitywne, bo one są fantastyczne i pewnie wiele osób uzna, o i tyle lat poświęciliśmy, a dzisiaj tak w Przemku mówisz. To może dlatego, że ja zawsze gdzieś umysłem wybiegam do przodu i gdzieś widzę, że w przyszłości to jeszcze będzie bardziej doskonałe i takie dające nam ciekawsze doznania, których ja też oczekuję, nawet takich, których no, ktoś będzie się czuł lepiej i bardziej będzie się w stanie otworzyć, czy chociażby tak jakby to powiedzieć,
łatwiej nam będzie prowadzić to, co dzisiaj już gdzieś tam się dzieje w tej ewangelizacji poprzez te różne platformy. Tak jak wspomniałeś, tutaj są prowadzone różnego rodzaju wspólne czuwania, są wspólne modlitwy. Jest tutaj pole do przestrzeni i trzymajmy się tego. Ja tak przynajmniej w mojej głowie jest to taka lepsza wersja tego, co dzisiaj spotkamy. Bardzo ładnie to podsumowałeś. Druga strona tego medalu jest taka, i to często też się w Kościele powtarza, że nic nie zastąpi kontaktu z żywym człowiekiem. I też, że rolą Kościoła, zadaniem Kościoła jest, żeby tam wejść w tę przestrzeń, spotkać się tam z człowiekiem, ale żeby go wyciągnąć do rzeczywistego spotkania, żeby być tam na zasadzie takiej wędki, która się pojawi, ale przyciągnie do życia prawdziwego. I teraz moje kolejne pytanie, bo jest tak, że już teraz to mamy, nawet w przypadku tych technologii, jak mówisz teraz, które jeszcze nie są doskonałe, a i tak one bardzo potrafią nas wciągnąć, one bardzo potrafią sprawić, że my tam spędzamy swój czas. Takie było też założenie między innymi Facebooka, tak, żeby to była przestrzeń do spędzania czasu. I wiele osób doświadcza tego, że im trudno jest wyjść do świata rzeczywistego. Siedzisz w technologiach, na pewno też dużo wiesz o higienie cyfrowej, o tym, jak sobie radzić z uzależnieniem. Jakichś takich kilka dobrych wskazówek do tego, żeby umieć się wylogować. Co ja mogę doradzić? Na pewno takie ograniczenia czasowe, które każdy z nas może sobie postawić, mówiące o tym, że korzystam z tych wszystkich mediów, korzystam z tego wszystkiego, co mnie otacza, ale w jakiś sposób sam sobie to limituję, jest to na pewno dobre chociażby dla samego siebie. W przypadku rodziców, gdy mamy dzieci, no to oczywiście w pewnym sensie, biorąc odpowiedzialność za to nasze rodzicielstwo, my możemy trochę starać się wpłynąć też na to i rozmawiać z dziećmi na ten temat, jakie są zagrożenia, ale też w pewien sensie tłumaczyć, dlaczego sami oczekujemy pewnego rodzaju limitów. To znaczy nie zgadzamy się na to, żeby dziecko grało dziennie 8 godzin czy 9, bo to już jest dalekie od tego, że to przynosi jakiekolwiek korzyści, bo też wiemy o tym, że to przynosi pewnego rodzaju korzyści dzieciom, jeżeli się też rozwijają z wykorzystaniem jakichś gier komputerowych. Więc to jest jedna taka rzecz. Obserwacja symptomów takich własnych jest bardzo trudna, no bo jeżeli nawet zaczynamy wchodzić zbyt głęboko, to podejrzewam, że jedyną osobą, która może nam zwrócić na to uwagę, to są nasi bliscy. Więc ja zawsze polecam rozmowę i zawsze polecam taką otwartość na to też, na co inni zwracają nam uwagę. Jeżeli ktoś zauważył, że zbyt dużo czasu spędzamy w danych mediach, zbyt bardzo angażujemy się, nasze życie się oderwało i przez to tracimy na przykład relacje z bliskimi albo z innymi, to trzeba się zastanowić, czy tak naprawdę to, co robimy, czy to jest taki prawdziwy kierunek. No bo czy nasze życie będzie w pełni spełnione, jeżeli 100% czasu spędzimy w metaversum? No nie wydaje mi się, bo tak naprawdę żyjemy tutaj i teraz. I teraz jest pytanie, co będzie, gdybyśmy w 100% żyli w takim metaversum. No raczej nie sądzę, że to jest takie też, jakby to powiedzieć, nasza przyszłość, że chciałbym, żeby każdy w przyszłości żył w 100% w metaversum. Pod tym się absolutnie nie podpisuję. Wnioskiem ostatniej naszej rozmowy było to, że potrzeba jak najwięcej ludzi Kościoła, którzy zaangażowaliby się w wykorzystanie nowych technologii. Ja na początku zapytałem cię, jak jako Kościół radzimy sobie z tym wykorzystaniem. Tutaj pewnie zazwyczaj, kiedy pada takie pytanie, to myśli się bardziej o księżach, o duchownych, o tym Kościele instytucjonalnym, ale przypominając, że wszyscy jesteśmy Kościołem, no to trzeba powiedzieć, jak my wszyscy sobie radzimy z tym wykorzystaniem. I rzeczywiście tu jest takie pole nieograniczone. Jakbyś zachęcił takie osoby, które mają zacięcie technologiczne, zacięcie do wykorzystania tego, co odkrywamy teraz, do zaangażowania się może właśnie do poprawy życia ludzi, do ewangelizacji? Zacznę od tego, że przede wszystkim wiara czyni cuda, czyli wiara w siebie, w swoje możliwości. Jeżeli ktoś widzi, że dostał taki talent i czuje, że chciałby działać w tych obszarach, powinien zacząć to robić i nie oglądać się na to, co myślą inni czasami o tym, że nie wiem, na przykład niektórzy mówią, ty się do tego nie nadajesz, twój umysł jest
nie wiem, jesteś bardziej humanistą niż na przykład osobą, która powinna iść w technologię. Ja kiedyś, już ci też o tym wspominałem, ja byłem osobą, która zaczynała na profilu humanistycznym, ja byłem osobą zafascynowaną gdzieś średniowieczem, historią i tak dalej. Po czym przyszedł moment w moim życiu, w którym zacząłem się interesować technologiami i trochę się śmieję, że na przekór nawet mojej szkole i wszystkim, temu, co wszyscy myśleli, bo nawet jeździłem na konkursy historyczne i tak dalej, zacząłem interesować się kompletnie, bym powiedział, nawet taką tematą, którym niektórzy myślą, że jest o 180 stopni po przeciwnym biegunie. Ja uważam, że przestrzeń ta jest dostępna dla każdego, zwłaszcza dla osób, które gdzieś czują, że mogą tutaj działać. Te możliwości działania pojawiają się cały czas. Jako taki nawet najprostszy przykład podam, bo jeżeli mówimy od... My wszyscy jesteśmy Kościołem. I przykład dla mnie, który dla mnie mnie bardzo wzruszył, to był moment, w którym, gdy przyszła pandemia i to były bardzo trudne czasy, ja zauważyłem, jak wiele osób, które do tej pory nawet nie wiedziałem, że interesują się takimi technologiami, nagle w ciągu paru dni były w stanie zorganizować kamery, transmisje na żywo z kościołów, wszelkiego rodzaju mszy, różnego rodzaju spotkań wiernych i tak dalej. To było bardzo szybko zorganizowane i bardzo profesjonalnie. To pokazało, że ci ludzie mają dużą pasję, oni to gdzieś robili, oni tego nie pokazywali, ale oni wyszli, zaczęli to robić, uwierzyli w siebie. Ja byłem, szczerze mówiąc, ucieszony tym faktem, że to się po prostu dzieje, że ci ludzie przestali się bać, zaczęli pokazywać, że się tym interesują, że to robią i realnie pomogli w tym momencie, czyli tą swoją wiedzą i umiejętnością. To są takie, nazwijmy to, małe kroczki, które bardzo pomagają. I ja bym chciał, żeby każdy, patrząc gdzieś na siebie i na taki swój rozwój technologiczny, myślał o takim małym kroczku. Co ja dzisiaj mogę zrobić? Nawet jeżeli to pasjonuje tylko tą osobę, ta osoba jest szczęśliwa z tym, że lubi to robić. Niech zacznie to robić, niech zacznie sobie powoli, krok po kroku, nadawać swoje cele, ale patrząc na siebie, co dla mnie, co jest dla mnie ważne i jak ja chcę być, co jest takim moim celem w tym wszystkim. Nie lubię, jak ludzie się porównują do innych, czy patrzą na kogokolwiek. Jestem przekonany, że jeżeli ktoś znajdzie cel, dlaczego to jest dla mnie ważne, to ta osoba też się będzie rozwijała w tym obszarze i koniec końców wszyscy będziemy mieli dużo dobrego. Myślę, że taką dobrą też może zachętą być to, że no, nie musimy zrobić wszystkiego na 100%, super idealnie, to co mówisz, porównując się do tych najlepszych, bo wtedy to nawet nie ruszymy się z krzesła. Ale jeśli ktoś czuje takie natchnienie, to po prostu trzeba za tym iść. Pan Bóg też udoskonala te nasze niedoskonałości. Dokładnie. Pan Bóg udoskonali wszystkie nasze niedoskonałości i ku naszemu zaskoczeniu okaże się, że to się dzieje szybciej niż nawet sądziliśmy. Ja też kiedyś właśnie dużo miałem rozmów z ludźmi, którzy zaczynają gdzieś tworzyć na przykład aplikacje. Oni mają, często jest taka pokusa, żeby robić wszystko doskonałe, żeby pokazać innym ludziom, że to, co robię dzisiaj, jest doskonałe i tak dalej. Ja zawsze się pytam, dlaczego chcesz komukolwiek pokazywać taką doskonałość? Spróbuj od takiej najprostszej rzeczy, to co ja powiedziałem, takiego najprostszego małego kroku, bo po pierwsze, każdy, kto chociaż raz dotknął tego typu obszarów, zajmował się tym tematem, chociażby raz stworzył 5-minutowy podcast albo minutowy podcast, nikt, kto dobrze ci życzy, nikt, kto jest dobrym człowiekiem, niczego złego ci nie powie. Takie osoby raczej przyjdą i będą chciały ci doradzić i pomóc ci doskonalić też to, no bo to jest takie też fajnie, wtedy okazuje się, bardzo dużo dobrych ludzi wokół się zaczyna kręcić, które pomagają, wspierają, a pewnie pojawią się takie osoby, które będą krytykować, ale one zawsze będą. Przychodzi mi na myśl ten fragment świętego Pawła z listu do Tymoteusza. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. To wielu ewangelizatorów brało sobie za motto w ewangelizacji w tym świecie rzeczywistym. Dzisiaj, kiedy otwiera się przed nami tak bardzo ten świat wirtualny, świat sieci, tym bardziej trzeba to usłyszeć. Są na pewno trudy, są przeciwności w głoszeniu dobrej nowiny, ale nie może nas tam zabraknąć. Jeśli tam jest człowiek, to znaczy, że tam musi być też Kościół, a więc my. Dokładnie. W pełni się z tym zgadzam. Nie może nas tam zabraknąć. I widzę coraz więcej osób, które angażują się, wchodzą powoli w te tematy nowych technologii, też tych technologii, które gdzieś powoli jakby zaczynają wkraczać coraz mocniej w nasze obszary życia. I
zdaję sobie sprawę z trudności, które gdzieś tam się pojawiają, ale to w każdym dniu mieliśmy trudności naszego życia, tak mi się wydaje, w każdym etapie naszego życia każdy miał jakieś trudności i to jest kwestia też tej wiary, że przezwyciężymy to wszystko, zwłaszcza z łaską Bożą. Przemek, będziemy przychodzić do Ciebie po radę, a Ty już pomyśl o tych szkoleniach. Dzięki za tę rozmowę, dzięki za to świadectwo, którym się dzielisz. Dziękuję też naszym wszystkim słuchaczom.